Julka, chyba każda nastolatka ma swojego idola, aktora, muzyka, do którego wzdycha, którym się kocha. Przyznaj, w kim się kochałaś? Jak byłam bardzo mała, kochałam się w Michaelu Jacksonie. I to była chyba taka jedyna prawdziwa dziecięca miłość w moim wykonaniu. A w aktorze jakimś? No podobali mi się różni aktorzy, ale to nigdy nie było tak, że po prostu szaleństwo i ten Michael Jackson, jak byłam naprawdę małą dziewczynką, to mocno zadziałał na moją wyobraźnię. Widziałam jakiś tam jeden z jego teledysków i jakoś tak nie mogłam o tym zapomnieć. A tak, jeżeli chodzi o aktorów, to chyba nigdy nie byłam zakochana jakoś w jakimś konkretnym aktorze. No nie, no niestety. No. Ani polski, ani zagraniczny? No nie, nie, no. No takie no, klasyki, jak obejrzałam kiedyś wywiad z wampirem, to po prostu zwariowałam. Podobał mi się wtedy Tom Cruise i Brad Pitt, ale to też było dawno. Nie miałam takich miłości nieprawdziwych, takich wymyślonych, nie wzdychałam do ludzi, których nie znam, do aktorów też nie. No jeżeli to były jakieś takie krótkie uczucia, że nagle ktoś mi się spodobał w jakiejś roli, ale zawsze zdawałam sobie sprawę z tego, że to jest rola, a nie prawdziwy człowiek, więc oprócz tej miłości do Michaela Jacksona z bardzo wczesnego dzieciństwa, to nic, posłucham.